No to jak? Wróciłeś z Sudet MTB Challenge? Wypoczęty jesteś już? Jesteś w fazie regeneracji? Najpierw by trzeba było wiedzieć, co to znaczy. Natomiast no nie, no czuć jeszcze zmęczenie, ale to już tak, no już idzie ku dobremu. Już po paru przejażdżkach tu na miejscu już myślę, że następna jazda będzie taka, że już będziemy się z chłopakami, poszarpiemy się po lokalnych singlach. To tak jakby pewnie, no nie wszyscy musicie Arka znać, bo nie wszyscy jeździliście na maratony do Grzegorza Golonki, nie wszyscy jeździcie pewnie na etapówki. Arkadiusz Suś, założyciel Bydzi Power, współzałożyciel takiego teamu małego z Bydgoszczy, naszego zresztą najlepszego teamu w Bydgoszczy. Najdłużej działającego, nieprzerwanie zresztą. Który najczęściej można było oglądać właśnie na maratonach u Grzegorza Golonki, na etapówkach u Grzegorza Golonki. No i Arek ma już skończonych 19 etapówek, nie? No, 19. Ostatnio tak pisałeś, 19. Idzie ku 20. I odpoczywasz po 19 etapówce. Tak, no jest. Ja też odpoczywam jeszcze po challenge'u, tym 2015. Jak widać zresztą. U mnie tak, jest przedłużono. No to opowiadaj, nie? Jak było na etapówce, z czym się je etapówkę. No ale tak pokrótce o tym challenge'u teraz, który był, czyli 2015, bo on mógł gdzieś tam może niektórym osobom przez palce gdzieś przelecieć, bo ten okres wakacyjny jednak ma to do siebie, że ciężko jest tak wszystko na bieżąco śledzić. No a też jeśli chodzi o ilość etapówek w kraju, to się przez ostatnie rośnie 5, i sufitu 4, nie widać. 3, 2 lata, tak, po prostu drastycznie zmieniło, bo zaczynaliśmy. W tym roku była 15. edycja Sudetów. Sudety to jest ta pierwsza, najstarsza etapówka. Później dołączyło Trophy i Bike Adventure, które później z przerwami. I też chyba jedna ze starszych w Europie, nie? Sudety? No. Myślę, że tak. Ja tak szczerze powiedziawszy, to poza Polskę to nosa nie wytknąłem, więc trudno. Ale z tych żyjących to mi się wydaje, że jedna chyba ze starszych będzie. No na pewno. Nie było ich aż tyle, co, o czym świadczy chociażby obsada tych pierwszych edycji Sudetów, bo Sudety MTB Challenge od początku były taką imprezą mocno międzynarodową i ściągającą stawkę zawodników nie tylko z Europy, ale i ze świata. Zresztą no jest to taki dosyć wyjątkowy wyścig. No dla mnie jest bardzo specyficzny, bo to jest tak, że w zasadzie na te 15 edycji rzadko było tak. Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć edycje, na których mnie nie było w ogóle. Bo jak nie jechałeś, jak nie jechałem, to jeździliśmy to byłem, z wyścigiem. To byłem, jeździłem z wyścigiem. Ja właśnie też liczyłem razem. Nieraz obok wyścigu, raz supportowałem Annę z dzieciakami, ona kilkukrotnie mnie, więc no tam, a w zeszłym roku jak już nie startowałem, to chociażby pojechałem po to, żeby pomóc chłopakom, którzy startowali, przemieścić się między etapami. Także no, ciężko mi jest zostać w domu w momencie, kiedy tam dzieje się ten wyścig. Bo tutaj jest druga ważna rzecz a propos etapówki, czyli to, że sam wyścig to nie wszystko, trasy to nie wszystko, organizator, mimo że robi dobrą robotę, to też nie wszystko, a jednak kluczem, który tam ściąga wiele osób, są właśnie ludzie startujący w tym wyścigu, bo to jest dosyć specyficzna i bardzo sympatyczna gromadka. Tak, no na Sudetach jakby w tej chwili została ta grupa osób, ona faktycznie co roku jest tam, ktoś tam się uszczupli, ale też tak się zdarza, że ktoś dołącza do tego towarzystwa, że są to ludzie, którzy żyją tą jazdą na rowerze, jazdą po górach, nie do końca wyścigiem, to nie do końca są ludzie, którzy jakby są takimi sportowcami nastawionymi na wynik, w zasadzie chyba w mniejszym stopniu są nastawieni na wynik. O nieskazitelnej diecie. Tak,
Tak, to prawda. Jest też tam ten wspólny mianownik w tej codziennej diecie, który jest tym paliwem napędzającym, no tak, bardziej ten aspekt towarzyski, chęć spotykania się i spędzania wspólnie czasu na tym wyścigu. No, trzon są to ludzie, którzy wywodzą się z MTB Maratonu, którzy startowali w cyklu Grześka Golonki. Z tego cyklu trafili na etapówki i no teraz, jak już nie ma cyklu, to te etapówki MTB Trophy, MTB Challenge to jest czas, to jest miejsce, kiedy się spotykamy, kiedy tam no, mówimy, jak to kiedyś było w ogóle. Panie, kiedyś to było. Panie, to kiedyś było, to były telewizory w Karpaczu. Teraz to nie ma, panie. Teraz jest taki wątek prześmiewczy, do którego wracamy. Mówi, o kurczę, jak ja tutaj na 26 cali w ogóle z rogami, z wąską kierownicą na V-breakach, w ogóle na aluminiowej ramie. Tak. No dało się, nie? No właśnie, to jest też dobry temat, o którym też chciałem porozmawiać. Bo dzisiaj jeździsz na Santa Cruzie, na fullu. Tak, no już od 5 lat. W sumie. A teraz jakbyś sobie porównał właśnie ten rower, na którym teraz jeździsz, do roweru, na którym przejechałeś pierwszą etapówkę? To nie wiem. Jest jakiś wspólny mianownik oprócz łańcucha? No dalej jest to rower górski. Wtedy był i teraz jest. Natomiast nawet łańcuch nie jest ten sam, no bo też ta ilość rzędów w napędzie się zmieniła, aczkolwiek ja jestem dosyć taki konserwatywny w tym zakresie, bo jeżdżę na 2x10, aczkolwiek w tym roku właśnie dzięki podpowiedziom kolegów dokonałem pewnej modyfikacji, którą dla swojej potrzeby określiłem, że w ten sposób właśnie zaczyna się starość. W ogóle to, bo czyli? Jeżeli zaczynasz w rowerze tarczę na blacie zmniejszać, a tarczę hamulcową zwiększać, to jest taki właśnie kierunek, kiedy już tak, to już chyba zaczyna być z górki. W taki sposób działa. No dobra, ale to wróćmy do tych starszych czasów, ja będę do tego dążył. Jaki był twój pierwszy rower, którym jechałeś etapówkę? Dobrze pamiętam, że to mógł być Kalis? Ja mam go do dzisiaj w ogóle, on zresztą jest w dosyć takim eksponowanym miejscu u mnie w domu stoi, bo stoi w dużym pokoju, jest wpięty w trenażer. Tak, to jest Kalis Majestic, aluminiowa 26-calowa, aluminiowa rama na 26 koła, rozmiar 21. Chciałoby się powiedzieć niezniszczalna, ale w przypadku Kalisa to... Mi nie pękła. To nie haker. Tak, to nie haker, to nie sabotaż. Stoi do dzisiaj wpięta już w drugi trenażer, co też uważam, że świadczy o tym, że ona taka dosyć solidna jest, no bo jak w tym trenażerze te aluminiowe, cienkie ramy wydaje się, że są poddawane tak jakby większym. Rower, który służy drugiemu pokoleniu już. No prawie. Przez chwilę służył, bo starszy syn się tam z kolarstwa ten wypisał. Wypisał się, ale dzięki temu, że się wypisał z kolarstwa, to też wydaje mi się, że moje poczynania w tym roku na challenge'u są i moje samopoczucie po challenge'u jest zgoła inne niż dotychczas było po każdej etapówce, bo czuję się dużo taki sprawniejszy i mam lepsze takie odczucia, że tu mnie nie boli, tu mnie nie strzyka, a dlatego, że właśnie wspólnie ze starszym synem chodzimy sobie na zajęcia z kettlebell i to myślę, że... Crossfity. Tak, to bardzo dobrze mnie przygotowało do tego. To były jedyne treningi, czyli te jedyne zajęcia, które były realizowane według jakiegoś programu, według jakiegoś założenia, bo sama moja jazda na rowerze no, nie jest, nie nazywałbym tego tak treningami przez duże T. To jest bardziej jazda na rowerze, oczywiście z jakimś tam ogólniejszym założeniem i tak dalej, ale nie jest to robione pod linijkę, nie jest to zrobione pod jakieś konkretne zadania w danym konkretnym dniu czy treningu. Bardziej jest robione pod linijkę taką, jak codzienność wyznacza tą linię, nie? Bo trzeba raczej tak, aczkolwiek no, nie ma co ukrywać, że jest mi z wiekiem o dziwo łatwiej. A dlatego, że no, dzieciaki są po prostu starsze i więcej rzeczy, łatwiej mi wygospodarować ten czas na to, żeby pójść na rower, pójść na trening.
właśnie z Ketli. Zresztą chodzimy razem w ogóle ze starszym synem, co jest dla mnie też w ogóle fajną sprawą, bo zawsze sobie tak marzyłem, że będę z moimi chłopakami jeździł na rower, no ale Cypis się z tego wycofał, natomiast no, młodszy syn też już daje na tyle radę, że takie treningi tam godzina, półtorej to naprawdę już zostawiają taki ślad w ogóle w nogach i w samopoczuciu dobrze spędzonego czasu. Okej, okay. A jeśli mówimy o w cudzysłowie, w takim znaczku, tak. Treningu amatora i ogólnie o jeździe amatora, o takich no, amatorskich imprezach, to powiedz mi, jakie jest, nie wiem, 5 albo 3 najważniejsze rzeczy, które świadczą o tym, że dany wyścig albo dana impreza jest dla ciebie wartościowa, żeby tam pojechać. No bo to jest jakaś taka rzecz. Taki numer jeden dla mnie na dzień dzisiejszy to jest w miarę możliwości gwarancja ciekawej trasy. I rozpoznaję to, no, mieszkam w takiej okolicy, w jakiej mieszkam, bo drugi taki czynnik to jest jakby odległość od domu. Mhm. To jest coś, o czym Marek Tyniec mówił 10 lat temu, że tak będzie i faktycznie tak się stało, że tych wyścigów przybywało nam z roku na rok coraz więcej, że w pewnym momencie mocno się zamkniemy w takich regionach. I to myślę, że od paru lat też wyraźnie widać. Do tego stopnia, że liderzy poszczególnych regionów Polski nie do końca się rozpoznają albo nie wiedzą o sobie zupełnie nic. Czego najlepszym przykładem była wizyta Mateusza Reicha na MTB Energy, gdzie nikt nie wiedział w ogóle, kto to jest. No ja myślę, bez przesady, ale, tak, ale no, ci, którzy zaskoczeni. No, dla mnie to była taka postać. Ja myślę, że Bartek, który się z nim ścigał, to chyba kojarzy. No właśnie nie. Właśnie to chyba było największe zaskoczenie, jak Bartek powiedział, że w ogóle jest zaskoczony. No, Bartek teraz pewnie bardziej nie kojarzy triathlonistów niż kolarzy górskich. No tak, ale no, umówmy się, Mateusz Reich to nie jest w ogóle osoba z przypadku i nie wyskoczyła w ogóle na scenę w tym roku, a jeżeli ktoś organizuje etapówkę, to chyba patrzy, co robi konkurencja i tak dalej, a Mateusz tych skalpów ma już w ogóle sporo, tak? Tak, także, tak. No, to jest osoba. I to jeszcze drugą ciekawą rzeczą Mateusza jest to, na jakim rowerze startuje, nie? Bo to też wydaje mi się mogło niektórych. Znaczy, nawet ja byłem zaskoczony, nie? Czyli jednak. Ja byłem mega, mega pozytywnie zaskoczony, no bo marka Yeti, to jest taka też w pewnych kręgach kultowa marka. Yeti. I do tego jeszcze ta wersja, ten model, na którym jeździ Mateusz w kolorze celeste, tak? To taki rzucający się w oczy. I to jest coś, o czym Mateusz też ostatnio pisał o swoim rowerze, o swoim wyborze. Nawet na grupie chyba. Tak, przemyśleniach. To jest coś, co na przykład fajnie, że ktoś z czołówki w końcu się znalazł, kto jest na tyle niezależny, żeby coś takiego napisać. Bo ja od lat, zresztą sam wiesz, nieraz o tym mówiłem, te rowery dla czołówki są inne i te rowery dla środka stawki, drugiej części stawki, tak jak dla mnie, są zupełnie oczywiście inne. Rower, na którym teraz jeżdżę, ja tak jak mówiłem, no jeżdżę już na nim 5 lat, to nie jest rower, na którym czołówka by się ścigała. Natomiast, no tak, byłby zawiotki dla nich, nie miałby, za bardzo zawiotki, by bujał. To może nie do końca, bujałby. Tak. Natomiast no, dla mnie to niech on sobie buja, bo mi to nie przeszkadza, wręcz sprawia, że ja tracę mniej siły na tym, że walczę z rowerem, walczę z trasą. Mało tego, no, ja patrzę na moją Santę w ten sposób, że ona naprawia moje błędy, daje mi większy margines na to, że ja mogę się pomylić, a siłą rzeczy, im wyścig jest dłuższy, a szczególnie wyścig etapowy, gdzie zmęczenie narasta jakby z dnia na dzień, to w ogóle no, ten margines, tak, bezpieczeństwa, tego na ile możesz sobie pozwolić, daje ci ten komfort psychiczny, no który sprawia, że łatwiej ci się jedzie. No i mniejsze zmęczenie to też na tych trudniejszych elementach masz większą koncentrację, nie? Bo gdzieś. No tak, no i też jest jeszcze. Jak przejdziesz powiedzmy cały szlak graniczny, gdzie naprawdę trzeba się trochę wysilić. I później jeszcze. Zależy też, czym jedziesz. No i no później właśnie, jeszcze, wiesz, tutaj jakaś burówkowa góra, czy nie daj Boże, jeszcze na koniec, wiesz,
zjazd w bardzie, no gdzieś tam potrzebujesz tego cały czas skupienia, nie? A jak cię wytrzepie na takim już sztywnym rowerze, no oczywiście mnie i ciebie wytrzepie na takim sztywnym rowerze, ale z kolei wiesz, Adrian Brzuska nie poczuje w ogóle tego, no bo jest inaczej przygotowany, nie? No tak, bo to jest też, inaczej jest przygotowany zawodnik, który jedzie w czołówce, inaczej jest przygotowany zawodnik z drugiej części stawki. No, prawda jest taka, że za mało wszyscy poświęcamy czasu na te takie przygotowanie ogólnorozwojowe, czy takie przygotowanie, czy treningi innego rodzaju niż rowerowe. Albo nie za dużo. Słucham? Albo nie za dużo. Albo nie za dużo. W ogóle... Czy na portalu, czy gdziekolwiek, wszędzie jest opisane o różnego rodzaju zajęciach takich ogólnych, ale tak naprawdę te nasze treningi sprowadzają się do tego, że i tak rower, i tak rower, i tak rower. Nie? Także no, ja, tak jak powiedziałem, no, ja już od 3 lat zimą, a to jest pierwszy sezon, który jakby no, nieprzerwanie ćwiczę z ketlami i szczególnie w trudnym terenie czuję, że dużo mi to daje. Rozmawialiśmy też ostatnio, że w kolarstwie górskim według takiej naszej amatorskiej wiedzy same waty na kilogram nie jadą. Tam tych watów, tej mocy potrzeba również gdzie indziej. To nie jest tylko to, co idzie z nóg, co nam w ogóle zmierzy korba. Tam te waty jeszcze, to też jest ta szarpanina trochę z kierownicą, to jest szarpanina w ogóle z całym rowerem. Ja się śmieję, że waty nie skręcają, nie? No, nie skręcają, tak. No i to, co szczególnie na takiej etapówce, gdzie trasy są naprawdę ciekawe, czytaj trudne do bardzo trudnych, to ta moc, którą możemy wygenerować w górnej części ciała, daje nam sporą przewagę. Mam jakąś tam swoją satysfakcję z tego, że potrafię w tym trudnym terenie nie tylko z góry, bo to kojarzymy, patrzymy sobie tam na Strawie odcinki z góry, tam ile kto komu w ogóle nadrobił, dołożył i tak dalej, ale też to, co jest teoretycznie po płaskim, ale po bardzo nierównym, czy pod górę, ale też po nierównym terenie, to jednak pracują nie same nogi, ale też góra. I to tak dosyć solidnie. No tak, w Sudetach tych trudnych zjazdów jest dosyć dużo. Tak, w ogóle też obserwuję od jakby kilku sezonów, że Sudety też się zmieniły. Tak jak na początku Sudety były wyścigiem od MTB Trophy dłuższym, ale technicznie łatwiejszym, to od ładnych paru lat następuje takie zagęszczenie tych elementów technicznych. Nie byłem w tym roku na Trophy, a ostatnie edycje, które jechałem, to jechałem na krótszym dystansie na Trophy, traktując to jako formę przygotowania do challenge'u, to moim zdaniem w tej chwili ta różnica się bardzo zatarła. Jest inna charakterystyka na pewno gór, w których odbywa się Sudety MTB Challenge, bo one są dużo bardziej takie kamieniste, ale jednak mimo wszystko te wybierane przez Michała Kowalskiego odcinki, no to one naprawdę wymagają jakichś tam no, przynajmniej średnich umiejętności, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Wręcz mi w tym roku miałem takie zdarzenie na drugim etapie, że jeden z zawodników wywiózł mnie w kamienie, więc skończyło się to przebitą oponą i na tyle solidnie, że musiałem się po prostu zatrzymać i założyć dętkę, więc zanim opanowałem siebie w ogóle, bo bardzo mnie to wyprowadziło z równowagi, już byłem w drodze do domu, ale zorientowałem się po paru. Ja tu na dętce muszę jeździć. No, było to na etapie, który wiódł po szlaku granicznym, a kulminacją była Borówkowa, więc no, jak zakładasz na 15 kilometrze w ogóle dętkę, gdzie masz jeszcze do pokonania szlak graniczny, zjazd z Borówkowej i jeszcze z Borówkowej musisz wrócić w ogóle do Stronia Śląskiego, po jakiejś części trasy, której nie znasz, bo to jest w ogóle odkrywcze ze strony Michała, że w ogóle teraz wrócimy inną stroną.
I po prostu, no, wiedziałem, że w ogóle. Czyli to, że przed chwilą tego kogoś nazwałeś uczestnikiem, to był szczyt kurtuazji z twojej strony, rozumiem, tak? Bo... Tak, bo w ogóle wtedy przyszedł mi inne darzy do niego uczucia. Tak, przyszedł mi wtedy taki pomysł, że w ogóle tacy nie powinni jeździć, co nie mają kwalifikacji w ogóle na Sudety MTB Challenge. Nie? Że najpierw trzeba dostać kwalifikację, a dopiero potem... Specjalną licencję. No może specjalną nie, ale powiedzmy, że trzeba coś zaliczyć w ogóle. No kiedyś było tak, żeby było łatwiej, wyścigów było mniej. Ludzie byli z większą pokorą jakby podchodzili do tych etapówek i nikt jakby nie rwał się na tą etapówkę, jeżeli wcześniej nie zaliczył tam jednej, dwóch, trzech edycji czy całego sezonu Ugolonki, tak? Teraz jest trudniej, bo wyścigów jest bardzo dużo, różny poziom trudności jest na tych wyścigach, no ale jak ktoś przyjedzie z zagranicy, to już w ogóle, no, trudno powiedzieć, że on może wiedzieć, czego się tu spodziewać. Nie? No, góry gdzieś tam z opowieści podejrzewam. W europejskich warunkach, co to są za góry, tam, co to są za szczyty po 900 metrów. No. No wiesz, z drugiej strony patrząc na to, że przekrój tych na tych wyścigach uczestników to są jacyś tam Belgowie i Holendrzy, no to tam wysokie górki dla nich. Nie? No tak, ale też no, z drugiej poziom strony... też u nich jest różny, bo tutaj akurat widzisz, no tak się składa, że to no Belg mnie tam w te kamienie w ogóle posłał, no ale skrytożernym frytkożercą mówimy stanowczo nie. No tak, chciałem tylko powiedzieć, że to oni naprawdę potrafią jeździć na rowerze, to tak jak i u nas wszyscy potrafią, ale no po prostu nie wszyscy, nie? A poza tym też... Tylko niektórzy jak ja wolniej. No, żeby to tylko do tego się sprowadzało, bo to niestety tam... No, trzeba się na tej etapówce szanować wzajemnie, nie? Bo ten wyścig nie trwa tylko jedną edycję i że tam w ogóle za chwilę sobie po południu pojedziemy do domu czy wieczorem, tylko jest jeszcze kolejny i kolejny i kolejny dzień i tyle. I dalej będziemy jeździć najgorsze. I trzeba pamiętać o tym, że następnego dnia prawda jest taka, że dalej pojedziemy w swoim towarzystwie, bo to, że nas selektuje 300, tak, to tak naprawdę ścigasz się z tymi 10, 20 osobami każdego dnia. Ścigasz to też to z tym ściganiem, jesteśmy głębiej w peletonie, tym poziom tego ścigania jest mniejszy, nie? No tam bardziej się pasujemy. Ja to też mogę potwierdzić, bo codziennie jak jechałem na Challenge'u w 15 roku, to codziennie jechałem z motocyklem, który jechał na końcu wyścigu. No nie zawsze, ale często go słyszałem, nie? Szczególnie. No, to już tam nie przesadzaj, bo motocykl to słyszymy, myślę, że generalnie przez więcej jak połowę stawki. Nie, no bo są chyba dwa czy trzy, nie? No, tak. Szczególnie ratownicy, nie? Ratownicy na motocyklach i ten dźwięk tego motocykla jest takim sygnałem, że ktoś tam jedzie. Jesteś na trasie. Jesteś bezpieczny. W ogóle chłopaki też wiedzą, o co chodzi w tym wyścigu, także to jest taki przyjemny dźwięk, nie? Przynajmniej dla mnie. Tak. No ale to jest fakt, że właśnie się jedzie, co by się nie wydarzyło na starcie, to gdzieś tam w środku etapu zawsze jedziesz i widzisz albo nie widzisz te same osoby, nie? Przed i za tobą. Tak. Tak, no i to tak w zasadzie jest. Ale właśnie to też warto podkreślić i mi się wydaje, że to nie jest tylko na tej etapówce, chociaż w sumie na innych nie jechałem, ale wydaje mi się, że właśnie kiedy mamy do czynienia z takim wyścigiem, który trwa dłużej i gdzie jest ta część stawki, gdzie faktycznie ludzie mierzą się bardziej z trasą niż sami ze sobą, w sensie przeciwko sobie, to fajne jest to, że jest taka jakby wzajemna troska, nie? Jeden do drugiego, no może tu, ja ten przykład, który powiedziałeś, no, to też nie uwaga. Nie? No, jakaś... to w ogóle traktuję to jako taki race accident. Tak, incydent. Zresztą w tym roku strasznie spanikowany jechałem i strasznie spanikowany, spięty. Czułem się tak nie do końca przygotowany, bo challenge to było moje pierwsze zetknięcie z górami w tym roku. Nigdy sobie na taką beztroskę nie pozwalałem.
Wcześniej tam edycje, dopóki był MTB Maraton, były poprzedzone tam kilkoma startami w edycjach MTB Maratonu i dopiero trofi, później challenge, no bo też no w tym roku tylko challenge, ale jeździłem albo oba wyścigi, albo jeszcze do tego bike adventure dokładałem w sezonie, więc tego mojego przetarcia z górami było więcej, a jak już nie, to w ostatnich latach jeździłem gdzieś na weekend w góry, najczęściej właśnie też do Stronia Śląskiego i czułem co roku po zimie taką potrzebę przetarcia się w górach, takiego no, odświeżenia techniki jazdy, odświeżenia w ogóle tych stromizm, tego nachylenia, tego krajobrazu, a w tym roku no, byłem raz w Kotlinie Kłodzkiej obejrzeć te single, które tam powstały, ale no, w moim odczuciu generalnie nie jazda ma po singlach to nie jest jazda wspólnego z tym, co czekało mnie na MTB Challenge, chociaż sporo z tych singli się było pojawiło, włączone. Było włączone. Zresztą fragmentami pewnie. Tak. I to takie całe odcinki, i to podjazdowe. Jeśli chodzi o podjazdowe, to nawet uważam, że to się w miarę sprawdziło. Natomiast no, co do tej części zjazdowej, to trochę tak patrzę na to, jak zjazd szutrówką albo asfaltem, w sensie takiej bezsensownej utraty wysokości. No ale ja szanuję to, że ludzie mają różne oczekiwania względem tras, różnie sobie radzą na różnych nawierzchniach. No ja na szutrach zawsze no, jestem... Nie lubię jeździć po szutrze. W ogóle zawsze stawały mi się one takim niebezpiecznym. To jest chyba najbardziej niebezpiecznym elementem. No, bo jest, bo jest prędkość i tak, jest wtedy tak sypko, nie? Natomiast jeszcze a propos tych singli, to wydaje mi się, znaczy to gdzieś tam jest takie spojrzenie może z za dużego dystansu, ale jednak mimo wszystko, że wiesz, może to gdzieś jest tam taki element też, szczególnie patrząc na to, że challenge jest takim wyścigiem mocno międzynarodowym. I wiesz, wiedza o tym, że są takie trasy tutaj, może tych ludzi tutaj wrócić nie tylko po to, żeby się ścigać, nie? Tylko gdzieś... No to, czy, wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że no. to ma wiele innych na pewno wymiarów, też, na pewno nie? Też natomiast... to było ważne dla gmin i dla gdzieś tam leśnictw, tam, żeby wiesz, pokazać te ścieżki. Z tego, co słyszeliśmy, 2 miliony złotych w budowę tych singli, które są singli Glacensis w okół Kotliny Kłodzkiej, no to jasne, że trzeba to w jakiś tam sposób promować i sam na miejscu burmistrza Stronia Śląskiego naciskałbym na to, żeby pewnie, organizator to włączył. Natomiast to nie znaczy, że to musi mi się tam jakoś specjalnie podobać. No jasne, tam jest, widzę też różnicę, pomimo tego, że jakby czy single, czy trasa enduro na Srebrnej Górze, których też nie miałem okazji nigdy jeździć, a też były włączone w trasę Sudety na trzecim etapie. No to zrobiły na mnie wrażenie takie, że no chyba się wybiorę, nie? No i wiesz, to tutaj ten mechanizm zadziałał, nie? No, dla nie każdego w ogóle musi być tak samo. No okej. Okay. Czyli możemy podsumować challenge takim stwierdzeniem, że etapówka w górach to jest taki... To jest taki punkt, do którego jakiś kolarz ambitny, amator górski powinien dążyć? Że to jest jakby ta... Ja zawsze tak na to patrzyłem. Ultimatywna w ogóle forma amatorskiego kolarstwa górskiego? Tak, jakiś tam kolejny szczebel wtajemniczenia i kolejny poziom jakby patrzenia na siebie jak na kolarza górskiego. Kolarza w sensie takim, że bierzesz udział w wyścigach, tak? No, na pewno teraz warto... musisz uważać, jak mówisz słowo wyścig, bo teraz wiele ludzi się na pewno obrazi, bo powie ci, że wyścig to jest cross country. A to mi może powiedzieć wszystko w ogóle, to generalnie, no i co? Tam. Sam parę mam na koncie, paręnaście wspólnie z tobą zorganizowanych. To prawda. I tyle. Natomiast tak czy inaczej uważam, że od lat, od w zasadzie pierwszego startu w etapówce, że warto w czymś takim wziąć udział.
Warto spędzić te parę dni właśnie w wyścigu z dnia na dzień, bo to daje zupełnie inne odczucia niż takie jednodniowe wyścigi. I daje dużo frajdy, chociażby po to, żeby później w ogóle mieć dodatkowo co nowego opowiadać w ogóle przez całą zimę. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć to o etapówce, że z tego 2015 roku, bo to jest jedyna etapówka, którą przejechałem na rowerze, no w sumie wcześniej przejechałem jeszcze Road Trophy dawno temu, ale już wcześniej znałem te trasy z jakichś tam maratonów pojedynczych, bo dużo tych maratonów tam nie przejechałem w okolicach. Z tego, ale znałeś też okolice, z tego, że chyba lepiej ode mnie w sumie, bo ja to tylko znam po strzałkach. Z tego, że jeździliśmy tam gdzieś właśnie, jak towarzyszyliśmy wyścigowi. Natomiast najbardziej znałem wszystkie miejscówki z tego, że właśnie z Grzegorzem i z chłopakami z Bike Life'a jeździliśmy robić zdjęcia, czy ja tam sobie jakieś filmy kręcić. I zawsze miałem takie, jak jechałem na etapie, no to były te no gdzieś tam długie przeloty, gdzie nie wiedziałem, gdzie jestem, ale potem już jakieś te takie charakterystyczne miejsce rozpoznawałem, mówię, dobra, tutaj będzie trzeba się już skupić, bo już tam coś będzie na pewno ostrego, no ale mimo to parę rzeczy mnie zaskoczyło. Natomiast dużo chyba bardziej mi utkwiły w pamięci te momenty już gdzieś tam pomiędzy etapami, nie? No gdzieś to zmęczenie, które rano jest, to jest chyba, tego się nie da opisać. Nie? Ale to jest takie jakby dobre zmęczenie, tylko że nie chce się jeść. To jest najgorsze w sumie, nie? Przed startem etapu. Nie wiem, może... Też można wytrenować, przynajmniej częściowo. Pewnie tak, nie? Ale tego trzeciego dnia to ja tam już... Wiem, że nie wierzycie to, w to, jak na mnie patrzycie. To też jest jedno z najlepszych w ogóle... odczuć, tak? Jak już... Jak już jesteś na miejscówce, to tak, no. To wtedy zjesz. Ale taka godzina po dojechaniu do mety, to ja tam chyba nic nie zjadł. No ale to zanim dojedziesz, zanim rower odstawisz... Pamiętaj, że tak dalej, ja to tak zwierz, 2 godzinki dłużej niż ty, nie? No też ma to swoje. Co jest w ogóle ciekawe, ja po challenge'u, bo wtedy jak jechałem, to chyba Michał Kanera wygrał z chyba bardzo tak. Możliwe. W każdym razie miałem, mój czas to było jakieś 120% czasu zwycięzcy. W sensie dwa razy tyle, jeszcze trochę. Nie? No mogło tak być, no bo ja gdzieś tam mam z półtora. Nie? To, no ale to... Taki wyścig przyciąga naprawdę zawodników z wysokiej półki, aczkolwiek nie ma ich tam zbyt wielu, no ale jednak podkręcają to tempo, więc no, straty do zwycięzcy są spore, nie? No ale tam generalnie nikt cię nie zostawia, jedziesz, wydaje mi się, cały czas w kontakcie, mało jest takich sytuacji, że jedziesz tak, że nie widzisz nikogo ani przed sobą, ani za sobą. Nie? No jakoś tam wydaje mi się, że te przerwy między zawodnikami aż takie duże nie są. Ja tak, jeśli ktoś jeździ takie maratony nawet gdzieś na Mazowszu, czy w Wielkopolsce, gdzie to są szybkie wyścigi takie. To nie ma żadnego porównania tak naprawdę. Ale nie? Do tego wyścigu. O czym innym chcę powiedzieć. Jeżeli ktoś takie wyścigi jeździ i podejdzie do takiego challenge'u z jakąś tam odpowiednią pokorą do trasy, że nie będzie chciał jechać takim samym tempem, jak jeździ w każdy weekend, to robi ten wyścig od tak, nie? Tylko no, nastawienie psychiczne jest jakby tutaj mi się wydaje kluczowe. No to właśnie... Ja tak patrzę po sobie, nie? Chciałem powiedzieć o czymś takim, o czym ty zacząłeś mówić, o tych odczuciach jakby po etapie. Ja uważam, że sednem sprawy dla takiego amatora jak ja to jest to, żeby po pierwsze to, co powiedziałeś przed chwilą, podejść do tego jakby z pokorą, czyli trzeba najzwyczajniej zwolnić. A druga rzecz, co wydaje mi się jest największą gwarancją dla amatora, że ten wyścig skończy, bo ja jadę tam, żeby ten wyścig skończyć, żeby przywieźć kolejną koszulkę finishera i dopisać sobie kolejną etapówkę gdzieś tam w swojej rubryczce kolarza górskiego. A finisher z challenge'u też trochę smyra ego, bo jak się spojrzy na listę utytułowanych niefiniszerów,
To można no, się poczuć nie jest, dumnie. No, nie jest, nie jest. To znaczy, trudniej chyba skończyć taki wyścig komuś z czołówki niż komuś ze środka stawki. No, zdecydowanie tak. Natomiast sednem sprawy jest towarzystwo. Sednem sprawy są ludzie, z którymi jedziesz. Stąd już trochę tutaj rozmawialiśmy, że my gdzieś tam jedziemy, się spotykamy i tak dalej, ale ja zawsze starałem się dbać o to, żeby jadąc na challenge czy na trophy, być na kwaterze z ludźmi, których lubię, żeby tych ludzi było więcej. Zawsze starałem się kogoś namówić ze znajomych, żeby pojechał i żeby mieć w kręgu tych osób ludzi, którzy są pozytywni, którzy mają dobry humor, bo mi tego często brakuje, więc no czerpię jakby z tego bycia razem z nimi, że mam energię do tego, żeby tam rano wstać, żeby w ogóle znowu tam napinać się przez kolejny dzień. I zawsze zawsze mi się udaje, że w tym towarzystwie jest ktoś, kto ma naprawdę taką energetyczną, niewyczerpalną baterię, pełną w ogóle pozytywnych... Tak, są takie momenty, że taki już zwieszony przyjeżdżasz i ktoś w ogóle rzuca jeden tekst i no, generalnie humor ci wraca taki już w ogóle 180 stopni, nie? No tak, no bo po prostu widzisz, że... Albo to ja pamiętam na drugim czy trzecim trophy, na którym byłem, przyjeżdżał kolega Michał, przyjeżdżał ostatni, ale był tak zachwycony faktem, że tu jest, że udało mi się mimo przeciwności takich zawodowo-domowych w ogóle wyrwać na ten wyścig. I on w ogóle, to był chyba 2008 rok, druga edycja, w ogóle było to jak jasna cholera. Michał jeździł po 8 godzin każdy etap i w ogóle miał najwięcej energii do tego, żeby rano wstać i w ogóle... Na etacie, zawodowiec. Ogóle, tak. Będzie kolejny dzień i znowu będzie można się tam w ogóle umazać w tym beskidzkim błocie. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie dużo o etapówkach, etapówce. Na etapówki zapraszamy wszystkich, bo to jest fajna forma rozrywki. Tak, no bo dla amatora to jest forma rozrywki. Forma w ogóle takiego pozytywnego spędzenia czasu. Znaczy, no, tak jak powiedziałem, jeśli... Odładowania się fizycznie, odpoczęcia psychicznie. Tak, znaczy no, trzeba być tam jakoś fizycznie przygotowanym i tak dalej. Trzeba mieć gdzieś tam właśnie ten mental też nastawiony na... Znaczy, no to już jak każdy chce, tak się nastawi mentalnie, nie? Natomiast wiele gdzieś tam widzieliśmy już po drodze wiele osób, które się nastawiały na ściganie i wyścig się dla nich kończył na prologu albo na pierwszym dniu, nie? To ja ci powiem tak, ja w tym roku miałem okazję, zresztą też w innych latach również, ja mam takie odczucie, że osoby, im ktoś jest bliżej czołówki, tym jest bardziej spięty i ma mniejszą frajdę w ogóle z tego. Więcej mam wrażenie pozytywnych wrażeń wynoszą ci, którzy jednak tą etapówkę bardziej jadą niż się ścigają i więcej z tego przyniesie im takich korzyści na przyszłość. No, dzisiaj też czytałem relację jednego z zawodników, który walczył o pozycję Open w pierwszej dziesiątce. Radka pewnie Kozana. W ogóle, tak, czy? No i tam w ogóle wytłumaczenie, że albo to, albo tamto, albo wam, to mówię, o ja cię sunę w ogóle, muszę, no, odniosłem takie wrażenie, muszę wam wszystkim wytłumaczyć, dlaczego nie wygrałem. Mówię, kurczę, facet, przyjechałeś w pierwszej dziesiątce, w ogóle stanąłeś na podium w ogóle w swojej kategorii, po cholerę, w ogóle po prostu tylko ci przyklasnąć, zrobiłeś świetną robotę, ale nie, to jest za mało, to musiałoby być jeszcze więcej. No, tak, ale ja to też jest, wiesz. Nie wiem, który, 77? No. No i co? Tylko, że jak ja na przykład właśnie chciałem też jeszcze o tym wcześniej powiedzieć, że jakby rozumiem taką postawę, że jak nastawiasz się na przejechanie wyścigu, to przejeżdżasz i masz koszulkę, jesteś mega zadowolony. No ale okej, ja to rozumiem, że są ludzie, którzy się nastawiają na to ściganie i rozumiem też, bo to podejrzewam, cześć Radek, że to chodzi o ciebie, bo to ty dzisiaj publikowałeś swoją relację. I na przykład też rozumiem to, w jaki sposób on o tym pisze, no bo gdzieś tam Radek się ściga. Ale i ja to rozumiem, jest... że się ściga, ale kurczę, stanął na podium, to nie jest w ogóle zajebista sprawa, że stajesz na podium, no, w ogóle w takim wyścigu? Tak, ilu było lepszych od niego? Ja już nie pamiętam. Jeden? Dwóch? No nie. To co ma zrobić ta cała reszta? Ja Mruwa był od niego lepszy. Spięty był w ogóle tak samo. Mruwa?
Z takim niby z takim różowym konikiem popierdziała, a spięty? Wiesz, ja też w jakimś... Ja rozumiem, że jedni się ścigają, a drudzy jadą. Tylko, że tak naprawdę my później patrzymy na tych wszystkich z przodu, że oni w ogóle mają być tam dla nas w ogóle jakimś tam wyznacznikiem czegokolwiek. A koniec końców się okazuje, że na ostatnim bufecie potem siły nie mają na melanż. Jaki ostatni bufet? O czym my mówimy? Nie było? Znaczy było, ale nie było komu. Było, ale nie było komu. Tomasz, stawiasz, teraz... wracamy za rok. Długa droga. Ale jakże piękna. Tak. Ja chciałem o tym powiedzieć jeszcze a propos etapówki, że to, że zanim ja tą etapówkę skończyłem, no to przygotowania do niej były naprawdę spoko. Wielowymiarowe. Ja w sumie jak drugiego albo trzeciego dnia, jak zacząłem przygotowania do etapówki, to generalnie byłem to jakoś tak dziwnie spokojny, że tam spoko, nie? Ukończymy to. Ale trzeba zachować pozory i mówić, że no, mam pokora. Ale... No tak, bo ja jadąc te trasy poszczególnych etapów, tak jak mówiłem, w tym roku też byłem spanikowany. Jak sobie tam pomyślałem, że po tym szlaku granicznym znowu ta Borówkowa tam na koniec, jak jedziesz pojedynczy wyścig i masz ten zjazd z Borówkowej, patrzyliśmy tam na Strawie, teraz jest łatwo, bo patrzysz na Strawę, patrzysz czasy w ogóle, kto, ile i tak dalej. Co to jest za zjazd? 9 minut, nie? No, 9 minut jedziesz tam, z góry na dół. Co z tego, jak po 4 minutach masz chęć puścić kierownicę? No i w ogóle, a jeszcze 5 minut do dołu w ogóle, no tak. Zjazd, na którym najbardziej chcesz puścić kierownicę, to jest zjazd ze Śnieżnika po... Nie było w tym roku. Po tym roku nie było? Nie było. Także jechaliśmy do góry tam, gdzie jest ta przełęcz pod Śnieżnikiem, to jechaliśmy na schronisko i ze schroniska skręcaliśmy w lewo na Niebieski. Pod drzewami? Tam? Nie, jechaliśmy tam tędy. Nie? Ten, co ja szedłem tam na Śnieżnik i mówiłem, że nie da się tędy zjechać? To był żółty. A tam byłem. Tam pojechałem jednego dnia rano w ogóle po przygotowaniach dzień przed. Tak. Arek wrzucił zdjęcie ze szlaku pierwszego, którym ja stwierdziłem, no tutaj to już nie da się chyba zjechać. A ten chłopacy, no my tam byliśmy, zjeżdżaliśmy. A teraz jak Arek pojechał w tym roku, to rano wrzucił na Facebooka zdjęcie, że pojechałem rano, zanim ludzie nie będą chodzić. No, taki był plan. Natomiast było parę takich odcinków, które Michał naprawdę przygotował. Trudno mi powiedzieć, że były dla mnie zaskoczenia. Były w stylu Michała po prostu. Nie? Generalnie człowiek jest w ogóle, ma dupę za siedzeniem, w ogóle w zasadzie opony w ogóle. A ja ci pokażę, że zejdziesz. Że trzeba zejść w ogóle, nie? Ale wszyscy się bronią, przynajmniej w mojej części stawki było parę takich osób, byłem pełen podziwu, nie? Jak tam dawali radę. Sam raczej jadę z takim nastawieniem, żeby jechać jak najwięcej. Zawsze staram się tym swoim tempem jechać jak najwięcej do góry, jak najwięcej w dół, no ale są takie miejsca, że po prostu nie mogę się przełamać, nie? Czyli poziom umiejętności technicznych kolarza po etapówce poznasz po stanie jego podeszw w butach. Tak. To można to tak w jakimś tam stopniu... Moje są zajechane. Nie było chyba takiego, co by nie szło. Natomiast ja uważam, że akurat kolarstwo górskie jest taką dyscypliną, że to nie ma hańby, nie? Nie ma hańby, jak się tam zajdzie. Aczkolwiek trzeba się starać i mi tam w miarę możliwości. Hańba jest tylko wtedy, kiedy sobie wmówisz, że takie coś w ogóle jest, nie? Ale tam parę tych nowych właśnie odcinków. Nie było zjazdu do Międzygórza, bo ten pierwszy etap był skrócony, a to też taka klasyka gatunku jest i tam. Ale właśnie, jeszcze jak ktoś by się zastanawiał, na jaką etapówkę jechać, to jeśli ktoś nie lubi jeździć po błocie, takim hardkorowym błocie, to właśnie Sudety chyba są lepsze. Sudety są świetne, tegoroczne Sudety są świetne. Szybko schną, nie? Pierwszy dzień w poniedziałek lało w nocy, lało rano, dostaliśmy informację, że pierwszy etap będzie start przesunięty o godzinę, czyli z 10 na 11. W ogóle liczyłem na to, że odwołają, bo ja generalnie kleję deszcz, to nie.
bo już jestem stary i strzyka mnie w krzyżu. I tutaj po prostu to dla mnie jest... podpowiedź dla organizatorów. Kiedy ja jestem na wyścigu jakimkolwiek, to jest słońce. Są wyjątki, ale... potwierdzające regułę. Potwierdzające regułę. To prawda. Natomiast pierwszego dnia Grzesiek przesunął start o godzinę, o 10 przestało padać, o 11 ruszyliśmy, a już po godzinie, półtorej w ogóle było duszno, gorąco i tak dalej i warunki do jazdy naprawdę były przyzwoite, aczkolwiek no... było ku temu powody, żeby tamten zjazd do Międzygórza w ogóle wyciąć i fragment. No bo on w sumie jest taki, że tam też są liściaste. Tak, tam są też takie łąka, jest taka po drodze, tam mogło być bagno. Tam generalnie największym chyba zagrożeniem jest to, że jest strumień. Ten strumień, no tak. On mógł być rzeką. Tak, ten zjazd mógł być po prostu rzeką. No, a jeśli chodzi o szlak graniczny, no to jak tam przestało godzinę wcześniej padać, to w ogóle no, po prostu kałuże po osie, nie? Bo to tam po korzeniach. No, z jednej strony przykro, że nie było, ale z drugiej strony jak najbardziej rozsądna decyzja. A drugi etap to jest w ogóle, jak dla mnie, mistrzostwo świata w wykonaniu w ogóle Grześka Golonki, jeśli chodzi o podjęte decyzje, bo drugi etap prawie 70 km, też wokół Stronia, też wymagające odcinki. Tutaj ten fragment szlaku granicznego Taborówkowo, o którym już tam rozmawialiśmy. I co? Od rana wisi w powietrzu. Jedziemy na start za 15:10. Po starcie. I w ogóle jak zaczęło lać, to jechaliśmy w strugach deszczu. Jak ktoś pamięta Krynicę i to charakterystyczne 3-2-1 i łup, w ogóle jeśli chodzi o ulewę, no to tam zaczęło padać już za 15:10. Nie? Ci, co byli dzielni, przyjechali wcześniej, stanęli w sektorze, bo tam wyjazd z tego barda, z tego Stronia Śląskiego, z tego boksu jest taki słaby, no generalnie. To każdy stara się tam z przodu stanąć, no to stali 15 minut w deszczu. No my w związku z tym, że i tak z czarnej dupy, no to staliśmy w ogóle pod dachem. Tam, gdzie trzeba, no. Taktycznie. Natomiast co to dało, skoro wyjechaliśmy i po 3 minutach i tak pampers był mokry, i tak był mokry. Natomiast lało godzinę, półtorej, przestało i machnęliśmy wszystko w ogóle, co było, co do kilometra, co było zaplanowane. I wróciliśmy o suchych butach. Także pomimo tego czasami jest tak, że tam ten deszcz przyjdzie, no ale było ciepło w tym roku, bo trzeba też mieć jakby na uwadze, że pomimo, że wyścig odbywa się zawsze pod koniec lipca, to już były takie edycje, że na śnieżniku czy gdzieś tam to było kilka stopni. Nie, nie dość, że lało, to jeszcze było zimno. I też mnie nie było. No. Dobra, bo już dwa razy sobie próbowałem z tematu etapówek przejść na jakiś inny temat. A tym innym tematem będzie wspomniane już przez chwilę cross country. Śledzisz w ogóle wyścigi cross country? W sensie, jak mówię, śledzisz wyścigi cross country, to mam prawdopodobnie na myśli, czy oglądasz Puchar Świata. Wiesz co, bardziej wyniki niż oglądam, ale no tak, tam zawsze się interesowałem. Zresztą też mam takie zdanie, że to jest jakby to sól kolarstwa górskiego, nie? To jest ten podstawowa ta odmiana kolarstwa górskiego, która jest jakby wizytówką tego, jak się jeździ na rowerach górskich. No interesuję się tym, no ale tak, żebym miał tam wymieniać zawodników i tak dalej, to tak... Jeżeli już coś na żywo, to faktycznie bardziej Cape Epic w ogóle już oglądam tam w telewizji, czy na żywo relacje, niż z Pucharu Świata. Tutaj prosimy, żeby szefostwo Arka przestało oglądać, bo relacje z Cape Epic są w czasie pracy. Nie sądzę, żeby moje szefostwo interesowało się tym podcastem. Dotrwało do tego momentu. Kto wie? No ale w tym roku było wyjątkowo, jak chłopaki z Krosa gdzieś tam się pokazywali, no bo było, nie było w ogóle. Może nie Polacy, ale kurczę, jakoś tam człowiek bardziej zaciska kciuki wtedy, nie? Znaczy, bo to jest fajnie, że wspomniałeś o tym, o wymienianiu nazwisk. Właśnie ostatnio tak dużo rozmyślam o szczególnie o naszym podwórku polskim, o kolarzach. I
z racji tego, że gdzieś tam byłem w rozjazdach dużych, nie było mnie na Mistrzostwach Polski i też jakby głównie z wyników śledziłem Mistrzostwa Polski. Jeszcze mam do obejrzenia relacje, które Paweł robił cały czas. No to trzeba powiedzieć, że to będą kurde gorzkie słowa, ale polscy zawodnicy nie są rozpoznawalni, nie? W sensie nie pamiętasz tych nazwisk po Mistrzostwach Polski. I podejrzewam, że statystyczny maratończyk gdzieś na jakimś maratonie w Polsce nie wymieniłby mistrzów Polski w cross country. Wymieniłby dwa, trzy nazwiska. 4, na 5. Już trafił, bo się pojawiałem też na maraton. Tak, tak. No jedno nazwisko jest wiadome, nie? Maje, myślę, wydaje, że na zawodach rozpoznają wszyscy, a dalej wydaje mi się, że, no tak, że nie może być problem. Ale praktycznie maratonów nie jeździ. No ale to nie chodzi o to, nie? Chodzi mi o, wiesz, gdzieś tam rozpoznawalność tak, tego sportu cross country jako jakby tego, wiesz. Zawęża się do tak. Tego błogosławionego, nie? Tak, tak. Nie? I zainteresowanie nawet tymi mistrzostwami Polski przez ostatnie lata też było takie, że wszyscy się interesowali bardziej wyścigiem kobiet, który był, no zawsze jest mniej liczny, tak, w obsadzie niż tylko, że niż zawsze się interesowali w kontekście tego, kto będzie drugi, trzeci, natomiast w tym roku gdzieś tam przez to, że Maja miała gdzieś tam słabszą dyspozycję, no to ale to dla większości myślę, że nawet tam nie kojarzyła tego, że ona nie startowała. Prawdopodobnie, nie? No, to generalnie to jest okazja, żeby zobaczyć Maję Włoszczowską. Powiem szczerze, że sam kiedyś pojechałem na Mistrzostwa Polski, żeby zobaczyć Maję Włoszczowską, ale jakoś tak wyszło, że po wyścigu Mastersów ten nie zostałem. No. Gdzie? W Gielniowie. A, okej, okay, tam wtedy. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, ale no, wtedy były też fajne Mistrzostwa Polski. Nie, no ale kiedyś się wybiorę po prostu na jakieś zawody jako kibic, żeby zobaczyć Majkę jeszcze jako zawodniczkę, bo głupio by było w ogóle siedząc 20 lat w ogóle w tym sporcie, w odmianie amatorskiej i nigdy w ogóle tam nie pokibicować Maji do Tokio. Przy trasie, nie? W Tokio będzie dobra okazja. Ja najdalej byłem w ogóle, wiesz gdzie? Na te to w Toruniu. Na te to w Teplicach na Metui. A na B to w Brunowie. Tak, tak. No, no okej. Okay. Czyli gdzieś tam... Znaczy śledzę na pewno cross country. Trzymam kciuki za chłopaków. Naprawdę śledzę... Za dziewczyny też. Za dziewczyny też. No ale jakby tutaj... No, trzymam kciuki za Bartka Wawaka, no nie idzie w tym roku, jakoś tam w ogóle coś tam się dzieje. W ogóle a propos oglądania relacji, jedną oglądałem, teraz tą ostatnią. No i co, no i Bart w ogóle zerwał łańcuch w ogóle i coś tam i w ogóle siedzę, oglądam trzy rundy w ogóle, gdzie jest, nie ma i tam tylko słyszysz w ogóle, że no, gdzieś tam w końcu. Ostatni weekend generalnie, jeśli chciało się obejrzeć fajny wyścig, to trzeba było oglądać wyścig kobiet, nie? Bo wyścig mężczyzn był start, odjechało trzech i dwa kółka do mety można było oglądać i tam coś się działo. W ogóle to jeśli chodzi o taki ten światowy cross country, no to i tak jest teraz jakby chyba coś się zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać, bo zaczynają chłopaki tam bardziej skutecznie naciskać. Szczególnie na Matthew, nie? Chyba, Matthew tak. Van Der Poel, ale znaczy ciekawe jest to, że on jest w ogóle na tyle mocny, że spokojnie sobie może poradzić z Schurterem. Natomiast cały czas, bo gdzieś tam w Andorze, no nie miał. Znaczy mówisz, że nie miał dnia. Wydaje mi się, że. Znaczy ja nie jestem tego specjalistą, ale wydaje mi się, że może tak nie mieć dnia jeszcze parę razy czasem. No bo on jest mocny i może się okazać tak, że będzie wygrywał faktycznie wszystko i będzie w ogóle predatorem, który jeździ szosę, przełaj i MTB i będzie gniótł wszystkich we wszystkim. Natomiast mi się wydaje, że gdzieś musi się okazać, że jest człowiekiem mimo wszystko i też mi się tak wydaje. Najmniej mu życzę tego, żeby to się okazywało w tych najważniejszych startach, nie? Bo... Znaczy ja w sumie to ja bym nie chciał, nie? Ja bym nie chciał, bo taka mi się wydaje dominacja jednego zawodnika to jakoś tam upośledza daną
dyscyplinę. Chyba lepiej, jeżeli gdzieś tam coś jest bardziej na styku, jest więcej walki i... Tak, raz ten, raz ten. Chociażby nawet tak, nawet jeżeli sam wyścig, bo raz wygrywa ten, raz wygrywa tamten, ale w generalce coś się dzieje. Wtedy też jakieś tam większe emocje są, kto wygra, kto tych punktów, punkcików nazbiera. Nie? A jak tak nawet jeżeli ktoś kontroluje, to jest to, co zarzucaliśmy Tour de France, że przyjeżdża jedna drużyna i w sumie tam zamyka może wyścig. Wygra, nie wygra tam etapy, w sumie to nieważne, kto wygra tamten etap, oni i tak wygrają cały wyścig. No, mówiliśmy, że jest nudno. No, i tak samo będzie z Pucharem Świata, jeżeli będzie jeden zawodnik tam cały czas w ogóle stawał na podium, no to w ogóle kto mu później podskoczy, nie? A jeszcze jak tłucze w ogóle od zwycięstwa do zwycięstwa, to tym bardziej. Chociaż no, trzeba przyznać, że Nino jest dosyć takim wyjątkowym zawodnikiem. Podoba mi się ten jego styl jazdy i podoba mi się właśnie to, że to się nie sprowadza do takiego w ogóle potężnej mocy na podjazdach, tylko że generalnie jest też dobry technicznie i ciężko go tutaj... Są zrównoważone takie wszystko, tak, nie? Tak, na wielu poziomach fajnie, jest równy. Nie? No fajnie też ostatnio, też chyba nawet dzisiaj, tak? Był tam czy wczoraj pokazany ten jego trening właśnie na siłowni i każdy tam... Znaczy przynajmniej ja mimo wszystko jednak jakby spojrzałem na to, widziałem te wcześniejsze jakby jego filmiki, ale zapowiedź trening na siłowni. Każdemu się kojarzy, że będą jakieś maszyny, w ogóle jakieś w ogóle ciężary, tego rodzaju rzeczy. No i co mamy? I mamy taką fajną ogólnorozwojówką. Faceci w moim wieku z kategorii tam M4, jak sobie przypomną ciekawe zajęcia na WF-ie w podstawówce, to w ogóle dużo to nie odbiegało od tego, co tu się robi. Nie? Jakieś piłki nożne. Lekarskie, a nie tylko w ogóle piłka nożna czy coś takiego, ale właśnie takie rzeczy, które sprawiają, że później na tym rowerze jedzie się łatwiej. Nie? Zrobimy sobie teraz małą przerwę, a po przerwie wrócimy jeszcze do tematu polskiego cross country, bo chciałem tutaj jeszcze małą rzecz poruszyć. Okej, okay, wracamy z napełnionymi naczyniami, żeby nam nie zaschło w ustach. I chciałem do tego cross country wrócić, dlatego że tak szybko przeszliśmy do jakby światowego cross country, do Ino Schurtera i tak dalej, natomiast nie chciałbym tego tematu zostawiać, dlatego że jakby zostawiliśmy go w takiej formie, że są nierozpoznawalni zawodnicy i że Bartkowi gdzieś tam coś nie poszło. Natomiast no, polscy zawodnicy generalnie funkcjonują w takich realiach, w jakich funkcjonują i zawodniczki też zresztą. Natomiast ja mocno jakby rozdzielam to, że oni się bardzo mocno starają i mega kibicuję. Od tego, że gdzieś tam ciężko mi jest się przebić gdzieś na szersze wody i cały czas gdzieś wszyscy zawodnicy jednak mocno są w cieniu tego, co medialnie czy tam jakkolwiek inaczej robiła Maja Włoszczowska, bo do tego poziomu raczej trudno będzie komukolwiek dobić. Jakie jest twoje zdanie? No tak, bo no Maja jest wyjątkową osobą i sądzę, że akurat no to jest taka postać, która no zajmuje się kolarstwem górskim i osiągnęła w tym kolarstwie górskim top topów, jak to się mówi. Natomiast zajmowałaby się czym innym? Czy to by była inna dyscyplina sportu? Czy zajmowałaby się biznesem? Czy karierą naukową? To dalej osiągnęłaby ten sam poziom, czyli top topów. W ogóle jest po prostu wybitną jednostką. Natomiast no w odniesieniu do naszej dyscypliny, nie wiem, sam zastanawiam się czasami, dlaczego... Ja sobie zadaję takie pytanie bardzo często, nie? I ja wiem, że na przykład wiele zawodników czy zawodniczek może się obrazić i może oni nie lubią, jak się mówi o ich wynikach sportowych, chociaż no ja tego trochę nie rozumiem momentami, że nie możemy komentować wyniku, który jest słaby jako słaby. Ale dlaczego nie możecie? No nie wiem, takie mam czasami wrażenie, że generalnie zawodnicy są bardzo, znaczy ja rozumiem to, że są bardzo wrażliwi, ja też gdzieś... Znaczy oni są bardzo wrażliwi, natomiast wiesz co, ja mam od bardzo wielu, ja sobie wiele lat temu zdałem sprawę z tego, że ja mam to generalnie
głęboko w poważaniu w ogóle, co sobie myślą zawodnicy. No ja właśnie nie. Ja wiem, że ty jesteś jakby w innej sytuacji, bo ja nieraz zresztą tobie mówiłem, myślę, że to trochę jakby specjalnie zadałeś to pytanie akurat mi, bo ja mam takie zdanie w odniesieniu jakby do maratończyków, bo my wszyscy maratończycy, w ogóle, czy zawodnicy patrzymy na tą czołówkę, bo czołówka zna się na wszystkim. Gówno prawda. Gówno prawda w ogóle. Czołówka zna się na tym, jak szybko jeździć na rowerze. W zasadzie uważałem od lat, że ta cała czołówka to powinna przed startem, cały pierwszy sektor powinien się odwrócić i nisko pochylić głowę tym wszystkim, którzy stoją za nimi, bo to oni klasyczny są cholernym rynkiem i to oni w ogóle pchają pieniądze na to, żeby oni mogli startować. Natomiast mam w odniesieniu do naszej dyscypliny, mam wielki żal do branży, tej, która handluje, produkuje i sprzedaje nam ten cały, w cudzysłowie, szajs. Bo uważam, że oni wkładają w tą naszą dyscyplinę za mało i to oni powinni być tą trampoliną dla tych właśnie zawodników. Ja wiem, że teraz na pewno znajdą się przykłady takie, że jest nowy rower NS Bike, że Michał Bogdziewicz z Szymonem Kobylińskim. Że Bartek Wittler na Accencie Hilo jeździ. Tak, miałem okazję w ogóle truć dupę Pawle Wędlosze na jednym z etapów, aż w końcu stanął w pedały i pojechał. W ogóle pojechał w czarnej dupie, więc no, niestety sam się naraził w ogóle na taką rozmowę. Sorry, Paweł. Natomiast, ale to jest dalej za mało. Ja wiem, że są różne decyzje biznesowe o tym, że w teamie Crossa jeżdżą tacy ci inni zawodnicy i fajnie im kibicuje. Natomiast jest to polska firma i no, ja nie mówię, że mieliby jeździć sami Polacy, nie o to chodzi, ale no, mógłby być tam gdzieś polski zawodnik i to byłby taki zwrot w to, jest Maja, mógłby być, no, nie dogadali się z Bartkiem, spoko, fajnie, że Maciej Zabłocki wziął go do Volkswagena, Bartek myślę, że przynajmniej w tej pierwszej części sezonu, wręcz w pierwszym kwartale spłacił to z nawiązką, bo jechał w ogóle od wyścigu do wyścigu, tłuk punkty UCI, wysoko w ogóle jest w rankingu do dzisiaj, dzięki tak. tym udanym wyścigom. Ale naprawdę, moim zdaniem, to nie kosztuje aż tyle. Ja my, czyli... A już w ogóle rzecz, której nie rozumiem, rzecz, którą teraz powiem, może jest że mega nie polityczna, ale 2 miliony złotych wywalone w ogóle na single w Kotlinie Kłodzkiej, to są pieniądze, które ja patrzę na wywalone. Pieniądze. No, wywalone, no tak, wywalone łopatą w postaci tam no. odwalonej ziemi, wsypanego szutru i tak dalej. Ja wiem, że nie można tego jakby do końca łączyć, ale kurczę, kiedyś bodajże Robert Banach napisał, ile by kosztowało wychowanie mistrza świata. I gdzieś to chyba w tej kwocie się w ogóle zamykało. Tak. I tak naprawdę no, mi szkoda tych pieniędzy, które czasami są wyrzucane na przygotowanie jakiejś trasy, nawet trasy cross country. Kiedyś była taka sytuacja, że tam chwalił się jeden organizator przez drugiego, ile tam set pieniędzy w ogóle wsadził w trasę cross country i co? 2 razy Mistrzostwa Polski się w ogóle odbyły na tej trasie i co? I nic. No. A za 100 czy 200 tysięcy to taki klub cross country by funkcjonował w ogóle przez 2-3 lata. By funkcjonował. Wydaje, tam nieważne jak, ale na pewno zrobiłby oczywiście czystanie pieniędzy. Oczywiście Sebastian Żabiński nas przede wszystkim wyprostuje i powie nam, że w ogóle jesteśmy w czarnej dupie i nic nie wiemy, ale generalnie no, wydaje mi się, że te pieniądze, które są, idą w infrastrukturę. Ja wiem, że to przyciąga turystów, to ma inne cele i tak dalej, ale no, bez pieniędzy nie da się tego zrobić, a myślę, że już w tej chwili ten przemysł rowerowy w naszym kraju osiągnął taki poziom, że naprawdę może zacząć zwracać nam to w postaci finansowania klubów, finansowania poszczególnych zawodników i oni sami z siebie, choćby nie wiem co, nie zrobią. Musieliby być naprawdę mega zamożnymi, mieć zamożnych rodziców albo mieć no, pracę czy biznes, to nie, bo to muszą być ludzie, którzy od młodego w ogóle pójdą w 100% w to. I pójdą w 100%, czego najlepszym przykładem jest Maja Włoszczowska. Przecież jak zaczynała jeździć, to była dzieckiem. Tak? No. Czy właśnie to jest to pytanie, 10, nie? Czy 11 to... lat. To jest wiek, w którym należy zaczynać. Ja jak patrzę, bo jestem blisko jednej ze szkółek kolarskich, tak mega blisko, a poza tym śledzę inne szkółki kolarskie. Przecież
te dzieciaki, co one potrafią zrobić na rowerze, to naprawdę szacunek. To w ogóle faceci, którzy mają po 30-40 lat, po parę sezonów jazdy, to prawda. To w ogóle nie ma o czym gadać. Tylko teraz jest takie pytanie, czy ja sobie właśnie to zadaję, czy chodzi o ten nazywany talent tych zawodników, czy bardziej właśnie o to, że jednak nie ma tych pieniędzy i nie wiem, tego systemu szkolenia, czy nie wiem, czy jest, czy nie ma. W odniesieniu do systemu to się nie będę wypowiadał, bo nie ma co w ogóle... Czarna dziura taka. Tak, bo nie ma. Natomiast ten system nie musi być oparty tylko i wyłącznie na centralnym szkoleniu, szczególnie w odniesieniu do cross country i Pucharów Świata. Najlepszym przykładem na to uważam jest grupa Volkswagen Samochody Użytkowe, która powstała parę lat temu, tak? Jadą systematycznie, jadą te Puchary Świata. Szczytowym takim osiągnięciem był udział Kasi Soluś-Miśkowiec Miśkowicz na Olimpiadzie. No, kraksa, złamany obojczyk, no okej, okay, ale naprawdę w krótkim czasie zrobili dobrą robotę. Cały czas ten team funkcjonuje. Cały czas jeżdżą na ten Puchar Świata z uporem maniaka i niech tak będzie. To sprawia, że jest jakaś przeciwwaga do JBG, które przez ileś tam lat ciągnęło w ogóle tak naprawdę czołówkę polskiego cross country. Teraz dołączył do tego Volkswagen. Trochę się JBG z wyścigów XC jakby wycofało na rzecz etapówek, no ale no, uważam, że są zespoły, są trenerzy, jest potencjał, żeby to ciągnąć. Myślę, niestety wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy w tej chwili są w elicie, to im już będzie ciężko do tej elity europejskiej U23 dołączyć. Też. U23 też marne szanse. Natomiast są chłopaki, którzy mają w tej chwili po 15, po 16, może po 17 lat, którzy mają marzenia w ogóle, żeby w tym Pucharze Świata wystartować. Tak. Sam w ogóle też znam tutaj, mamy w Bydgoszczy chłopaka, który też po prostu każdy wolny czas, każdą wolną chwilę w ogóle inwestuje w siebie i chce w ogóle coś w tej dyscyplinie osiągnąć. Czy mu się uda? Na tyle, na ile możemy, mu wszyscy dookoła pomagają, ale nasze możliwości są skończone na poziomie w ogóle mistrzostw Polski, w ogóle kropka w ogóle. Natomiast też to, co powiedzieliśmy, że gdzieś tam ci zawodnicy elity i zawodnicy U23 gdzieś może już są pozbawieni szans rywalizacji z czołówką, to ja tym bardziej jakby oddaję im to, co trzeba im oddać, czyli to, że jeżdżą na te wyścigi, zbierają te punkty, bo generalnie już chciałbym, żeby coś takiego się zdarzyło, żeby im jeszcze się też udało. Ja chciałbym, żeby oni, mam nadzieję, że mają świadomość tego, że robią też coś dobrego dla tych młodszych kategorii, nie? Bo jakby zachowują... Są wzorem, siłą rzeczy są wzorem. Tak, są wzorem i zachowują tą ciągłość, że wiesz, ta biało-czerwona flaga gdzieś w tym rankingu UCI cały czas jest, nie? Tak. Dzięki temu na Mistrzostwach Europy możemy gdzieś tam sztafetę wystawić i może w ogóle reprezentacja pojechać na taki... No tak, to już nie do końca od nich zależy tak naprawdę. No, nie? Natomiast no tak, nie? Co by nie było, na pewno na każdą imprezę rangi mistrzowskiej czy takiej, gdzie może się pojawić reprezentacja, to też jestem za tym, żeby w ogóle jechali, żeby była jakaś okazja do tego, żeby poza jakby własnym staraniem też mieli okazję w jakimś tam międzynarodowej obsadzie wystartować. Dosyć jakby no łatwo jest powiedzieć, że a to można jechać do Czech, na Słowację, w ogóle może do Niemiec i tak dalej. No może tak, ale no, na tym się świat nie kończy. Są jeszcze w ogóle inne wyścigi, inne trasy, inni zawodnicy w ogóle, to rozmawialiśmy tu na początku o tym, że jest taka regionalizacja, my się w kraju nie do końca znamy. No to tym bardziej w ogóle w Europie. Tak. No i co z tego, że powiedzmy, że w jakimś tam cyklu międzynarodowym, w sensie Polska, Czechy, Niemcy w ogóle tam gdzieś ktoś... To też było dobrze teraz widać na tej etapówce w Rumunii, gdzie właśnie Mateusz ich startował. Jakbyś zobaczył tam pierwszą dziesiątkę, to wiesz, nie znasz nikogo, nie? Ale z kolei porównujesz z tym, że Mateusz tam nie jest pierwszy, tylko któryś tam. No to mówisz, to muszą być kozaki, nie? No muszą.
Czekam w ogóle na relację Mateusza, mhm. jak tam. Tak, może być ciekawa. Polecenia, no ale jeszcze wracając właśnie, no to no jest ta sytuacja w tym cross country nieciekawa. Związek można powiedzieć, że no... Dajmy mu spokój w ogóle, bo to w ogóle... No, że nie... no i co z tego? Jest jaki jest, w ogóle trzeba się odnajdywać w tej, no, w tej rzeczywistości. No tak, jaka jest. Możemy biadolić na to, ale to ani ty, zmieni, ani ja, nie. ani nikt z nas niczego nie zmieni. Może trochę Paweł swoją upierdliwością i tym, że wszyscy na niego tam ostatnio napierają, natomiast prawda jest taka, że taka jest rola w ogóle dziennikarza, żeby zadawać niewygodne pytania. One wcale nie muszą być uporządkowane, grzeczne i tak dalej. Pytanie jest pytaniem, a odpowiedź odpowiedzią. Stawiajmy im trudniejsze w tej trudnej jakby takiej sytuacji, brońmy swojej dyscypliny i tyle. No. Znaczy ja w takiej tej dyskusji właśnie, jeśli chodzi o cross country, ja zawsze patrzę, znaczy może nie zawsze tak robiłem, ale od pewnego czasu starałem się patrzeć na to, że tam na końcu rozmawiamy o ludziach, o zawodnikach czy zawodniczkach, dla których to, co robią, jest jakby największą pasją w życiu. Nie? To nie chodzi o to, że idą do roboty i robią to, bo to muszą, tylko jakby to jest ten sport, który najbardziej kochają robić i uprawiać. I jakby ja rozumiem to, że mogą czuć się gdzieś tam pokrzywdzeni, dotknięci jakimiś, wiesz, nawet pytaniami, nie? Tak naprawdę. No bo... Ale to, co powiedziałeś, kluczem do tego jest chyba to, że to dla tych, nawet u nas w kraju, z najwyższych pozycji zawodników, to jest troszeczkę tak jak praca. A w pracy też nie mamy tak, że każdy nas poklepuje, nie zadaje nam niewygodnych pytań. W pracy też dostajemy zjebki. To nie chodzi o to, że ty masz w ogóle połaś, tylko tak jak tutaj myślę, że chodzi o sedno sprawy. Krytycznie ktoś ocenia czyjś start i tyle. No, przyjmij to z pokorą. No nie zawsze, nikt nie ma też, ja też nie mam takich oczekiwań. To, że jestem rozczarowany, że komuś tam nie poszło, to nie znaczy, że ja już w ogóle nie będę mu kibicował. No, wiesz, no tak, to rozmawialiśmy tutaj o starcie w Mistrzostwach Europy Bartka Wawaka, że w ogóle, wiesz, stał w drugiej linii, bo miał te punkty i tak dalej, w ogóle moment, 60. któryś. No ja, i wiesz, nie wiesz, co się stało, tak? No to co w ogóle po prostu cały wyścig gdzieś tam szukamy, no idzie do góry, idzie, gdzie dojdzie? Z 60. któregoś, no do którego? Dojdzie do 30, to będzie sukces. No ale czy masz się tym zadowolić? No nie, jesteś kibicem, masz prawo w ogóle oczekiwać, że... Ja wiem, emocje opadną, spoko. To nie, że ja puściłem kciuki za Barta. Dalej będę za nie trzymał. On tak sam jest rozczarowany. Ja tą naszą rozmową bardziej chciałbym też dążyć do tego, że gdzieś ja bym zachęcał w ogóle zawodników, wszystkich, którzy jeżdżą w Pucharach Świata, czy w Czechach na wyścigach cross country i tak dalej, i jakby chciałbym ich zapewnić o tym, że dla kibiców, a jest ich dużo w Polsce, czasami cenniejsza może być taka pełna emocji, relacja z tego wyścigu, w którym ci najlepiej poszło, niż no byłem pierwszy i im wszystkim wdupiłem, nie? Bo jakby na takich emocjach związanych z tym startem, w którym może coś nie zagrało, coś było nie tak. To nieważne, czy nie chcesz o tym mówić, bo to coś jest, nie wiem, rower od sponsora, czy coś nie zadziałało z twoim organizmem i tak dalej. Natomiast na takich rzeczach buduje się właśnie wartość taką zawodnika, który jest w kontakcie ze swoimi kibicami. I właśnie wbrew pozorom na tych słabszych wynikach wydaje mi się, że można by zbudować wizerunek i wartość też dla sponsorów. Nie? No pewnie tak, aczkolwiek wiesz, no to ostatnio też rozmawialiśmy przy okazji etapówki właśnie o takim różnego rodzaju podejściu. Ludzie mają różne osobowości. Nie? I tak, zdecydowanie. To wychodzi po prostu jak najbardziej. Tak, a niektórym nie wychodzi wcale, nie? No i tyle. I jeden, często jest też tak, że jak zawodnik jest mocno skoncentrowany gdzieś tam na wyniku, w ogóle gdzieś tam wycofany i to nie jest takie łatwe, żeby gdzieś tam do jakiegoś szerszego kręgu dotrzeć, nie? Natomiast prawda jest taka, że nie można jakby do końca o tym zapominać, że jest, tworzy się jakiś tam wizerunek, że jest to niestety sport
mocno indywidualny i gdzie tak naprawdę w dużej mierze zawodnik jest takim samograjem i musi wszystko sam w ogóle, znaczy może nie do końca sam, ale za wszystko ostatecznie sam jest odpowiedzialny. Nie? Nie tylko za ten wynik sportowy, ale również za ten wizerunek, za te relacje z kibicami, finalnie za relacje ze sponsorem, no i tyle. Inaczej no to chyba w całym tym kolarstwie górskim tak to funkcjonuje. Bardziej to są jednoosobowe teamy niż takie teamy w sensie takim, jak mamy w kolarstwie szosowym, tak? Że w ogóle jest tam jakiś... Dwóch fotografów, no. trzech jakichś tam przedstawicieli do mediów i tak dalej. No wiadomo, tak jakby też ciężko wymagać od zawodnika, który musi dużo trenować, żeby jeszcze zrobił dobre zdjęcia i pisał fajne artykuły i tak dalej, i tak dalej. Musi się obudować jakąś współpracą. To nie znaczy, że musi tam daną osobę gdzieś tam w ogóle utrzymać w teamie, ale no gdzieś no jest gdzieś tam ktoś do pomocy potrzebny, nie? No to tam, no wiesz, no, współpraca z jakimiś tam fotografami w ogóle, czy jakimiś twórcami tego wizerunku jest jak najbardziej na miejscu. Zresztą żaden taki fotograf czy twórca nie współpracuje, nie pracuje dla jednej osoby, tylko sam jakby też buduje swoją bazę klientów. Po części może to wynika z tego, że jeżeli ktoś tam jakby w tym młodym wieku idzie tam w to kolarstwo, no to nie ma tego porównania. Natomiast wiele tych osób z tych innych sektorów funkcjonuje w różnego rodzaju biznesach, korporacjach i tak dalej. Naprawdę są specjalistami od wielu rzeczy. Od wszystkiego. Od wszystkiego. I im głębiej patrzysz w ten peleton, tym droższe się pojawiają rowery. A dlaczego się one pojawiają droższe? Bo jeżdżą na nich ludzie. Bo tak. Bo ich na to stać. A czego dla nich stać? Bo naprawdę są zajebiście dobrze w czymś, co robią na co dzień. No. Aczkolwiek właśnie jeszcze, o fajnie, że powiedziałeś o tych drugich rowerach, bo jeszcze chciałem wrócić do tematu tego, co mówiłeś o tym, że branża nie, jakby nie oddaje pieniędzy. No to w moim odczuciu. No, okay. Rzeczywiście. Nie, ja siedzę w branży, nie pracuję też w tej branży na co dzień. Natomiast cały czas trzeba to konfrontować z tym, że jakby wycinek, wiesz, tych drogich rowerów, ludzi, którzy startują, to jest naprawdę taki mega wycinek. Ja no taki, właśnie chciałem, tak słucham, mówię, co ty mówisz, jaki wycinek w ogóle? Jaki promil, wycinek w ogóle? Promil bardziej, nie? Bym powiedział, że to jest. Rowery wyścigowe to jest promil tego, co widzisz w ogóle ogólnie. Średnia wartość roweru sprzedawanego w Polsce w zeszłym roku wynosi 1724 zł bodajże. Nie? Ale to nie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że ten promil jest promil. Natomiast to się powiększa. Nie? Powiększa się też. Nie? Bo to jest też kwestia taka, że to dalej jest promil, tylko kiedyś ten rynek to była w ogóle X, a z roku na rok to jest w ogóle razy ileś X-ów. Wiesz, na przykład. Wiesz, ja patrzę na to w kontekście. Najlepiej sprzedającą się częścią z Shimano nie jest przerzutka XT czy tam SLX, nie? Tylko to są piasty trzybiegowe, nie? No tak, ale wiesz, to prawda. Teraz jest pytanie, czy branża, wiesz, powinna oddawać pieniądze tu, czy wiesz, do jakichś twórców lifestyle'owych na przykład, którzy sobie na rowerkach miejskich jeżdżą i to jest dla nich osoba, która reklamuje ich najważniejszy produkt, nie? Wiesz co, ja nie jestem twórcą lifestyle. No ja wiem, gdzieś mam pieniądze, które on tam generalnie dostaje. Ty mnie pytałeś o to, gdzie widziałbym. No ja widziałbym to w branży, bo ja też widzę, też w ogóle rozmawialiśmy o tym. 10 lat temu, jak pojechałem na rower i wyjeżdżałem tu do naszego Myślęcinka, to jak widziałem w kogoś w kasku, to jednego na 10 nie znałem. Dzisiaj jak wyjadę na rower i widzę kogoś w ogóle w stroju kolarskim, w kasku i w ogóle na... Znaczy jednego na 20. No właśnie, nie? Czyli jednak tych rowerów takich od średniej półki w górę też się dużo nie no, to sprzedało. Wartość rowerów w Polsce rośnie z roku na rok, no, nie? I to no, mocno. Ja rozumiem, że jakby ten rynek
taki rowerów użytkowych, jakby rowerów, ten nasz po prostu rowerów. Natomiast prawda jest też taka, że ograniczając się tylko do tego sportowego wycinka, to też tam jest bardzo dużo pieniędzy. Nie? Tak, ale też trzeba powiedzieć, że... Kiedyś uszyć strój, to co zrobiliście, na przykład ankietę, gdzie tam uszyć ciuchy, to tych firm, które szyją ciuchy sportowe na zamówienie, to tam dziesiątki już w tej chwili są. Tak, tak, ale też... Każdy z czegoś żyje, nie? Więc... Ja nie mówię, że oni mają sponsor, tylko w ogóle gdzieś tam z tej branży jest tych pieniędzy. Tylko też jest tak, że jakby zawodnicy i cała ta branża sportowa też sprzedaje te tańsze rowery, nie? Bo jakby wizerunkiem sprzedajesz też rowery, wizerunkiem sportowca możesz sprzedać rower miejski, no właśnie, możesz rower trekkingowy i tak dalej, i tak dalej. A z kolei na odwrót już aktor nie sprzeda roweru do... Znaczy, w sumie też, ale znaczy nie sprzeda rowerów takiego w branży, nie? W środowisku. W sensie, nie wiem, no... Nie wiem, Bogusław Linda sprzedałby ci, jakbyś zobaczył, że jeździ, czy jakiś inny twój... Ja, jakbyś ten, jakbyś zobaczył Titusa z AC Drinkers, to byś kupił, nie? To chyba by musiała być w kształcie kwadratu przypominającego pewien określony trunek z tenis. Ale na pewno ten rower byłby na tych, na marcochu na trzech szóstkach. Tak. No, tak to działa. Nie? Znaczy, ja właśnie ostatnio tak bardzo szeroko na ten rynek spoglądam i gdzieś jak zawsze słucham jakichś tam rozmów, czy u nas na grupie, czy gdzieś o tym, że tam mainstream, no to a tak na to patrzę, bo potrafię sobie też z marketingowego gdzieś tam jakiegoś poglądu spojrzeć na kolarskich influencerów i to są w takiej nomenklaturze marketerów to są wszystko mikroinfluencerzy, nie? A większość z nich to wręcz nanoinfluencerzy. No. Po prostu to jest wszystko jakby przydatne nadal, nie? Natomiast wydaje mi się, że daleka droga jest sportowi kolarskiemu do mainstreamu. Myślę, że z polskich zawodników najbliżej to są bracia Godziek. No tak, ale to wiesz, to oni już chyba przekroczyli tam pewien poziom, bo no ale to jest jedna marka, która mocno w tego rodzaju jakby sporty. Ale jest takich ludzi w kolarstwie, gdzieś wiesz, to, ten gość, który skacze po schodach na rowerze, nie? Czy Igor Tracz też sobie radzi gdzieś w swojej niszy bardzo dobrze. No tak, nie? Ale wiesz co, to... Tylko to są, no, okej, to są nisze, tylko że to jest, też trzeba na to patrzeć, nie? Przez pryzmat tego, że oni wszyscy lubią to robić. I jakby ja też patrzę po sobie na to, że jakby wysokość twoich zarobków niższa jest akceptowalna wtedy, kiedy robisz to, co lubisz robić. No tak, tylko to nie chodzi do o pewnego to, czasu. To było. No do pewnego czasu to jest jedna rzecz, ale to też nie chodzi o to, żeby to były w ogóle, żebyś musiał się godzić w ogóle z tym. Nie, no pewnie, że tak. Trzeba cały czas robić to, żeby tego było więcej, tak, nie? Tak, oczywiście, że tak i jak najbardziej jakby oni też zasługują na to, żeby zarabiać w ogóle duże pieniądze. No, są pewne niezrozumiałe mechanizmy, takie w ogóle globalne, bo wydaje mi się, że to kolarstwo nawet już w telewizji gdzieś tam widać w takiej czy w innej formie. Myślę, że też niewiele brakuje. Dyskutujemy tam o tym, że wiesz, wyścigi kolarskie są takie, czy takie są ciekawsze, czy są nudne, czy jakieś tam, no ale prawda jest taka, że godzin transmisji kolarstwa w tych kanałach sportowych przybywa. Tak? No tak. Kwestia tego, czy wyścig cross country jest nudny, czy maraton jest nudny, wszystko zależy od tego, jak to zostanie przez telewizję pokazane. Jak będzie to pokazane z jednej kamery stacjonarnej, to nie będzie. Jeżeli będzie to pokazywane w bardziej, większym zaangażowaniu środków, to wiesz, mecz piłkarski jakbyś pokazywał w ogóle bez całych tej otoczki, powtórek, zbliżeń, w ogóle czegoś, tam też byłby nudniejszy. Wystarczy pójść na trybunę, usiąść z... No tak, no nie wiem, dawno byłem temu. Natomiast wiesz, chodzi o to, że jeżeli zrobisz całą produkcję, na w ogóle zaangażujesz w to dużo, dużo, dużo sprzętu i tak dalej, to w telewizji będzie to bardziej atrakcyjne. To nawet w studiu może to, co tutaj w ogóle odstawiamy, to jest coś tam, a jak pójdziesz do jakiegoś mega profesjonalnego studia i tak dalej i to też w ogóle wygląda inaczej. To jest kwestia jakby pokazania. Nie siedzę w branży też telewizyjnej, żebym tam się jakoś, ale
oglądamy programy budżetowe i oglądamy programy na bogato i widzimy też różnicę jako zwykli odbiorcy, więc wyobrażam sobie, że można wyścig kolarski pokazać również w pasjonujący sposób. No i tym bardziej, że też... Siedzę od środka i powiem szczerze, że od środka w sensie biorę udział w takim czy w innym wyścigu. Zobaczcie, są osoby, które są komentatorami wyścigów na tych naszych lokalnych maratonach czy wyścigach cross country. Speakerami. Tak dalej. Są speakerami, prowadzą te zawody. I ile to zależy od takiej, od takiej osoby? Ile wam przyjemniej i łatwiej wam jako uczestnikom, ale też osobom, które nagle gdzieś się znalazły w tej okolicy. Sam osobiście byłem w takim, miałem taką przygodę przy okazji jednej z edycji Kujawi, którą rozgrywaliśmy ostatnimi laty w takim miejscu, gdzie było dużo przypadkowych osób, że podszedł do mnie w ogóle starszy pan i powiedział w ogóle: Szumana, a niech pan coś tu mówi w ogóle o tym, bo ja tu tak od jakiegoś czasu patrzę, ale ja tu nie wiem, o co chodzi. Bo widzę, że pan ma mikrofon, to niech pan tu coś tam opowie w ogóle. No chciałeś, nie chciałeś, w ogóle no, zacząłeś coś tam gadać w ogóle. No, my nie mieliśmy nigdy budżetu na to, żeby się tam w ogóle jakoś tam do tego spiąć, tak, przygotować i tak dalej. Ale no, jest to przykład na to, że ten odbiór może być naprawdę różny w zależności od tego, jak zostanie to podane, przedstawione, zorganizowane. To prawda. To co, powoli będziemy kończyć? No na pewno. Czy coś jeszcze chcesz się uzewnętrznić o czymś? Co ci na wątrobie leży? Co ci leży na wątrobie? Powiedz. Czyli nic, bardzo dobrze. Może następny. No dobra, to tak. To był pierwszy odcinek z wskrzeszonego cyklu podcastów na mtbxc.pl. Zobaczymy na jak długo. W każdym bądź razie, jak teraz, jak ci coś powiem, jak będziesz wiedział, to nie mów na głos, o co chodzi. Ale przed tym, jak tutaj dzisiaj przyszedłeś, to wysłałem zaproszenie już do drugiego gościa. Bo patrzyłem, stwierdziłem, że w Bydgoszczy w sumie mamy paru typów i parę typiar, z którymi można by pomówić. Nie muszę nigdzie daleko jechać, a jak będzie ok, to będziemy jeździć gdzieś dalej. Jakby ktoś chciał wystąpić w podcaście, o czym pogadać ze mną, o swojej zajawce na kolarstwo, to piszcie gdzieś tam, gdzie chcecie. No, ale wracając. Zapraszam na drugi odcinek naszego kolegę, który interesuje się retro MTB. O, to jest ciekawe. Wiesz, nie o kim mówię. Świetne, tak. Trzymam kciuki, żeby się zgodził. No. Czuję, że może to być ten, zadymione może być w tym pomieszczeniu, jak się spotkamy. Ale no, zobaczymy, nie? Chciałbym, bo mam takiego kolegę, który właśnie dużo na retro MTB jeździ, na przełajówkach, na MTB z barankami, a do tego jest bardzo ciekawą osobowością. Tak, i siedzi w tym wszystkim dłużej niż my obaj w ogóle tak, razem wzięci. Tak, tak. Także no, dzięki za waszą uwagę. Jeśli dotrwaliście do końca, to wpiszcie wentylator w komentarzach. Jeśli nie dotrwaliście, to nie żałujcie niczego. I wpadajcie na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.